Cześć, jestem Tomasz w kolejnym odcinku, a to mnie są w tym kanale, a dzisiaj będziemy reagować na epickiego Slendermana, który pojawił się na kamerze. Witam was serdecznie, mój team, najsej, najbardziej ukochany team na całym polskim YouTubie. Tutaj macie suba, tutaj łapkę w górę, a tutaj Instagrama, żebyście wbili. Oczywiście dobijamy 40 tysięcy followersów już niedługo, więc zapraszam was serdecznie i jednocześnie zapraszam was też do oglądania, bo będzie strasznie. Zasada numer jeden, zawsze przy reakcjach jest północ. No dobra, mam nadzieję, że dzisiaj uda się pokazać temu Slendermanowi, gdzie raki zimują i gdzie po... Widzę już miniaturkę, koniec. Ja wiem, jak to się skończy. Ja wiem. Numer jeden. Co? Łooo, chwila. Co i gdzie? Jak? Już mam pytania na samym początku filmu. Skąd on się tam pojawił i dlaczego miałby być to Slenderman w sumie? Nie, jeszcze przed... Nie. Jeszcze raz. Nie rozumiem nic. Jest sarna, okej. Albo jeleń. Albo pies. Dobra, w sumie pies. I nagle ona zniknęła, pojawił się w prawym rogu. Ktoś przeszedł bardzo szybko. Razy trzy, kolejne trzy razy przeszedł, a ja nadal nie rozkminiam to. Jezu, zatrzymamy na tym, no nie mogę. Szczerze nie, kompletnie, nie rozumiem, nie widzę, no i może nie chcę widzieć. Tu nic się nie pojawiło i według mnie to nie jest Slenderman. Znaczy w ogóle to nagranie jest mega fejkowe, według mnie śmierdzi fejkiem. Jako doświadczony weterynarz mogę wam powiedzieć, że ten pies ma suche jądra. Co to chuj? Okej, lecimy dalej. Kolejne nagranie, może dowiemy się czegoś więcej w końcu. Okej, bardzo wyjaśnione nagranie. You can see nie, tyle? Jezu, co się dzisiaj dzieje w ogóle z tym? Aha, i dobra, jest kontynuacja. Okej. Ma to większy sens, ale co to jest za siatka? Ej, czy to jest drzewo, czy poważnie? To jest strasznie wielki człowiek. To jest to samo okno, tylko przybliżona na siatkę, ale ze mnie jest pasztet najgorszy. Ej, dobra, nie, stop! Co to jest? Ej, ja wiem, że wy też to widzicie, bo oglądacie ten odcinek. To wygląda jak Slenderman trochę. I tego nie można mu zabrać. Wygląda to jak Slenderman. Im dłużej to oglądam, tym bardziej myślę, że to jest... O kurde. Co to jest? Czy to się ruszy? No okej, dobra. Ja wiem, co to jest. Widzę. W sensie dosłownie widzę, co to jest. Dobra, cofamy do jakiegoś ujęcia, gdzie będzie go bardziej... Dobra. Mamy teraz takie zdjęcie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Chciałem powiedzieć czy i co. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, dlatego, że z jednej strony wygląda mega jak Slenderman. Strasznie wygląda jak Slenderman. A z drugiej strony, jednocześnie to jest drzewo po prostu. Chociaż martwi mnie jedna rzecz. On ma łeb tam na górze po prostu. Wszystko by było normalne, gdyby nie to, że to Slenderman. Tutaj mam duże podejrzenie o to. Musimy pójść dalej z nagraniem po prostu. Ale jeszcze kawałek tylko zobaczę. Napiszcie w ogóle w komentarzu, co myślicie, czy to jest naprawdę Slenderman, czy nie. Bo tutaj się mega zastanawiam. Napiszcie w komentarzu, co wy widzicie na tym nagraniu. A my przechodzimy do kolejnego. Co tu się dzieje w ogóle? Czy to był krzyk dziewczynki, czy mewy? Wiecie, ja bym zrobił to lepiej. Nie no, Slenderman ma po pierwsze 3 metry, każdy o tym wie, prawda? A ten człowiek ma z jakieś 1,50 m. Wiecie, o co mi chodzi tak naprawdę. Po prostu to jest fake. Śmierdzi. Wyczuwam z daleka fejura. Nie no, to jest jakiś typek na plaży i po prostu randomowo wygląda jak Slenderman. W ogóle jakość, quality tych nagrań
pozwala na tyle, że muszę wziąć teleskop i zapieprzać, żeby to zobaczyć. No, nic nie widzę, nie rozumiem, nic nie widzę. Ma białą maskę, czarny strój. Wygląda jak każdy urzędnik w naszym państwie, więc luz kompletny. Po prostu fake ustawione. Wyczuliśmy to. Jesteśmy po prostu najlepsi na YouTubie, wiemy o tym. Okej, okay. Kolejne nagranie. Kolego, nie zesraj się, proszę uprzejmie. A tentacle like a panda seems to wrap around their friend's waist and pulls him. Jak coś to żartowałem, w chuj poważnie. Zesrałem się w tym momencie, co tam się wydarzyło? Then another friend goes missing too. Co jest? The two survivors run back into the village to talk about what just happened. One of them is in complete denial and thinks that they are simply being pranked. They are talking about whether this is really happening or not, when suddenly their worst fears are confirmed. Jak będzie w kiblu, jak nic. This is crazy. Co? There is a strong possibility that this could be CGI. The uploader is not confirming this was a short film. Instead, they insist. Co to jest za nagranie w ogóle? The comment section agree that this is. Co tu się odwala? Stop! Co się na tym nagraniu właśnie wydarzyło? W sensie nie jestem w stanie przetworzyć tego. Na początku się śmiałem z niego, potem wziął hantlę, zaczął ćwiczyć. Potem nagle typa wyrwało zza drzwi. Jeżeli jest to film ustawiony, to bardzo dobrze. Ale szczerze mówiąc, to jest mega straszne. I na końcu, kiedy już się rozluźniała atmosfera, Slenderman pojawił się za tym typem. Wszystko wam się tutaj wyświetla po prostu, kiedy ja to mówię. Ale chwila, wiecie co? Oglądamy to jeszcze raz. W sensie naprawdę, kompletnie bez żartów, chcę to zobaczyć od początku. Jeszcze raz, co się wydarzyło, bo wywaliło mnie z kapci. Tu się z niego śmiałem, nabijałem się, że wyciskam. Dobra, no. Jak? Widzieliście ruch, w jakim go zabrał? Patrzcie. Patrz, ręka się pojawiła i go zabrał. Nie wiem, jak to się stało, szczerze mówiąc. Mega mocne. Wyszli na dwór. To jest, ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje na tym nagraniu, ale jest przepotężne. Jak z pierwszych dwóch, trzech się śmiałem, tak teraz obserałem zbroję i to od stóp do głów. Ale z drugiej strony ta postać, jak ten typek, wygląda jak ze strasznego filmu, co wyszliśmy. Niemożliwe aż. I ten Slenderman, który pojawi się na mnie. Strasznie mocne. Strasznie. Po takie filmy tu przyszedłem. Przez to spać nie będę i wydarzyłem. Chyba miałem. The uploader nie wiem, co ten typ mówi, ale tam się pojawił. Tu się pojawił w kiblu. Jak on jest dobrze zrobiony. Most of the people in the comment section agree that this is authentic. Właśnie! Jeżeli to jest jedyne nagranie na całym świecie, które pokazuje prawdziwego Slendermana, to ja nie chcę go spotkać, szczególnie, że go jeszcze wywołałem na innym odcinku. Ja w tym momencie już mogę kopać sobie dół po prostu. Jeżeli tak wygląda prawdziwy Slenderman. Ostatnie nagranie. 2 o'clock in the morning, my dog just started freaking out, and I'm really freaked out, so I really want somebody to come out and help me, so I'm gonna be brave, and I'm gonna go to 2, 3. Jesus Christ! God damn it, Lauren! God damn it! Nie no, dobra. Ja nie wiem, czy... Tak, obejrzymy to teraz, obejrzymy. To było straszne. Obejrzymy jeszcze raz. 2 o'clock in the morning. My dog just... Ona coś tam gada, wali sobie tak do kamery. Coś niby słyszę, tak? I'm really freaked out, so I really want somebody to come out and help me, so... Okej, że się boi, że się zesrała i tak dalej, to wstawaj. Ale chwila, co? Chociaż ja się śmieję, ale z drugiej strony rozkmincie, gdyby to był porywacz, po prostu ona sobie gada, ktoś się włamał, a ja walę z niej po prostu, dlatego że udaję, że Slendermana widział, ktoś wrzucił w kompilację po prostu, a to mógł być włamywacz. To znaczy, że chyba jestem nieodpowiedzialną osobą po prostu, jeżeli śmieję się z takiej dziewczyny, która została sama.
Ale z drugiej strony, co zrobię? Zajebiste. Po prostu tym się przebrał jakby na grzybobranie szedł. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, jesteśmy najlepszym kanałem na świecie. Oczywiście Team Nice, hashtag Nice, wbijacie na grupkę na Facebooku oczywiście. Ale najważniejsze, dobijamy tutaj 40 tysięcy obserwujących. Zostawcie suba na tym kanale oraz łapkę w górę w tym miejscu. Dziękuję wam za oglądanie. Nice!